Cześć! W tym odcinku top 10 tanich aut, w których będziecie wyglądać jakbyście byli milionerami. Jest to drugie zestawienie, ponieważ pierwszy odcinek bardzo wam się podobał, a zdaję sobie sprawę z tego, że takich aut jest więcej. Po pierwsze, możecie powiedzieć, że te auta przecież nie są takie tanie. Ale ja nie mam zamiaru wmawiać wam, że w aucie za 10 czy 50 tysięcy złotych będziecie wyglądali jakbyście byli milionerami. No bo po prostu nie będziecie. To są w mojej opinii najtańsze auta, w których jest taka szansa. Drugi temat to utrzymanie takiego samochodu, ale tym zajmować się teraz nie będziemy. Każde auto kosztuje, jedno więcej, drugie mniej. Jedziemy z tym odcinkiem, aby nie przedłużać, tylko zasubskrybujcie jeszcze mój kanał, jeżeli po prostu doceniacie moją pracę. Pierwszym autem w tym zestawieniu jest Tesla Model S. Takie auto z 2015 roku kosztuje 250 tysięcy złotych. Tesla Model S to elektryczny samochód osobowy klasy średniej, produkowany przez amerykańską markę Tesla Motors od 2012 roku. Jest to pierwszy masowo produkowany elektryczny sedan klasy premium. Model S jest stylizowany na coupé połączeniem luksusowej limuzyny z liftbackiem. Nadwozie auta w całości wykonano z aluminium. Samochód poprzedził prototyp o nazwie Alfa, zaprezentowany w 2009 roku. Europejska premiera wersji produkcyjnej pojazdu miała miejsce podczas Geneva Motor Show w 2012 roku. Auto dostępne jest w kilku opcjach, z bateriami pozwalającymi na jazdę na jednym ładowaniu 257 km, który został wycofany, 370 km lub 483 km. Silnik pojazdu wielkości arbuza umieszczono pomiędzy tylnymi kołami. W miejscu standardowego bagażnika można umieścić dodatkowo dwa dziecięce fotele, dzięki czemu auto jest 7-osobowe, natomiast z przodu umieszczono duży bagażnik. Rekord na jednym ładowaniu wynosi 885 km. Kolejnym autem jest Mercedes C-klasy C63 W205. Takie auto z 2017-18 roku kosztuje 230 tysięcy złotych. Mercedes W205 to samochód osobowy klasy średniej produkowany przez niemiecką markę. Jego produkcja ruszyła w 2014 roku. Jest to czwarta generacja. Stylistycznie auto nawiązuje do modeli CLA oraz klasy S. Pojazd ma podobny pas przedni z identycznymi reflektorami i wyrazistą atrapą chłodnicy z logo Mercedesa. Z boku pojazdu znajduje się oczywiście przetłoczenie, znane z innych modeli marki. Auto wykorzystane z większości z aluminium. Pod koniec kwietnia 2014 roku, podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie, zaprezentowano wydłużoną wersję o odmianie L. W maju 2014 roku w Euro NCAP samochód otrzymał najlepszą ocenę 5 gwiazdek. Od 0 do setki ma około 4,1-4,2 sekundy. Kolejnym autem jest Alfa Romeo 4C. Takie auto można kupić za 200 tysięcy złotych z 2016 roku. Może nie lubicie Alf, ale Alfa Romeo 4C to dwumiejscowy samochód sportowy produkowany przez włoski koncern Fiat pod marką Alfa Romeo od 2013 roku. Pojazd po raz pierwszy został zaprezentowany jako auto koncepcyjne. Odbyło się to podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2011 roku. Wersja produkcyjna pojazdu została zaprezentowana dwa lata później podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Zamierzeniem producenta było zbudowanie samochodu o jak najniższej masie, oczywiście w ramach zapewnienia lepszych osiągów. Nadwozie pojazdu zostało wykonane przy udziale materiałów lekkich, aluminium i włókno węglowe. Auto zostało wyposażone w jedną jednostkę napędową, specjalnie odchudzoną oraz wyposażoną w aluminiowy blok o pojemności 1,75 litra. Wyposażono ją w turbosprężarkę, znaną z modelu Giulietta. Pod koniec 2013 roku zdecydowano o zmianie wyglądu przednich reflektorów, które przypominają te zastosowane w 4C Concept. Kolejny samochód, BMW i8. Za auto z 2014 roku możemy zapłacić około 280 tysięcy złotych, jeżeli oczywiście znajdziemy taką aukcję. BMW i8 to samochód sportowy o napędzie hybrydowym, produkowany przez niemiecką markę. Produkcja ruszyła w 2014 roku. Pierwszy koncept został zaprezentowany we Frankfurcie w 2009 roku. Wersja produkcyjna została zaprezentowana 4 lata później. W 2012 roku w Pekinie zaprezentowano wersję Roadster pod nazwą i8 Spider. Silnik elektryczny pojazdu wraz z przekładnią i układami przenoszenia mocy został umieszczony blisko elektrycznie napędzanej przedniej osi. Z tyłu umieszczono silnik benzynowy z przekładnią i skierowano jego moc na tył. Akumulatory są umieszczone centralnie i umiejscowione w aluminiowej obudowie.
Silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra wyposażono w technologię Twin Power Turbo, dzięki czemu dysponuje mocą 231 koni mechanicznych i 320 Nm, taki właśnie ma maksymalny moment obrotowy. Silnik elektryczny posiada moc 131 koni. Łączna moc to 362 konie i 570 Nm. Kolejne auto, Dodge Challenger SRT 392 z 2018 roku. Auto takie zaczyna się od kwoty 260 tysięcy złotych na polskich aukcjach. Jest to samochód osobowy produkowany pod amerykańską marką od 70 roku. Drugą generację zaczęto produkować od 78 roku i trwało to przez 5 lat. Trzecie wcielenie zostało wyprowadzone na rynek w 2008 roku jako konkurent dla piątej generacji Forda Mustanga i nowego Camaro. W 2015 roku na rynek została wypuszczona specjalna wersja o oznaczeniu Hellcat. Otrzymała ona silnik Hemi, jednak o krótszym skoku tłoka i z kompresorem. Pojemność skokowa wynosi 6,2 litra i moc 707 koni mechanicznych z momentem obrotowym 881 Nm. Prędkość maksymalna to 320 koni mechanicznych, a przyspieszenie od 0 do setki 3,7 sekundy. Oferowane ze skrzynią biegów 6-biegową manualną lub 8-biegową automatyczną. Standardowo przy zakupie otrzymuje się dwa kluczyki, czerwony i czarny. Czerwony pozwala osiągnąć pełną moc silnika, podczas gdy czarny ogranicza ją do 500 koni mechanicznych. Kolejny samochód, a tak naprawdę być może zabawka dla niektórych z Was, KTM X-Bow. Zabawka ta kosztuje około 230 tysięcy złotych. Oczywiście są też droższe wersje, ale my szukamy najtańszych. KTM X-Bow to pierwszy ultralekki, sportowy samochód o charakterystycznej konstrukcji szczątkowego nadwozia typu Roadster, znanego austriackiego producenta motocykli KTM. Szkice auta ujawniono na początku 2007 roku, a prototyp przedstawiono 8 marca 2007. Ogromne zainteresowanie, którym cieszył się prototyp, mający być samochodowym wcieleniem KTM-owskiej filozofii, doprowadziło do podjęcia w lipcu 2008 roku do produkcji seryjnej. X-Bow z założenia ma łączyć cechy typowo torowego, futurystycznego pojazdu sportowego z autem nadającym się do codziennego użytku. Samochód nie jest wyposażony w takie systemy jak ABS, ASR i ESP. Moc 240 koni mechanicznych i 310 Nm momentu obrotowego. Osiągi od 0 do setki 3,9 sekundy, prędkość maksymalna 220. Kolejny pojazd BMW Z4 z 2019 roku. Takie auto będzie kosztować około 200-300 tysięcy złotych w zależności czy to będzie Z4 czy Z4M. BMW Z4 to samochód osobowy typu Roadster, zaprezentowany jesienią 2002 roku jako następca modelu Z3, produkowany w dwóch generacjach od 2002 do 2016 i po dwuletniej przerwie w 2018 roku samochód wrócił z trzecią generacją. Nowe BMW Z4 zostanie oficjalnie pokazane latem, a publiczny debiut zaliczy podczas październikowych targów w Paryżu. Niedawno wyciekły zdjęcia patentowe, które zobaczycie na końcu, a te pokazywane zdjęcia mogą pochodzić ze starszych modeli, aby Wam po prostu uzmysłowić jego wygląd. Nawet te starsze modele nie wyglądają źle, a powiedziałbym, że wyglądają bardzo zacnie. Kolejne auto, Dodge Viper. Auto z 2005 roku można kupić za 190 tysięcy złotych, a z 2013 kosztuje o około 200 tysięcy więcej, czyli 390 tysięcy. Dodge Viper to dwuosobowy samochód sportowy produkowany w latach 92-2010, a w 2013 roku pojawiła się trzecia generacja. W 2013 roku producent zapowiedział limitowaną serię Time Attack, która miała powstać w 159 egzemplarzach. Dodge Viper pierwszej jak i drugiej generacji od początku produkcji składany był ręcznie przez ludzi w fabryce Newmark Assembly. Był to samochód również używany w serialu telewizyjnym z lat 90. pod tytułem Viper. Jeżeli chodzi o osiągi tego auta, to od 0 do setki rozpędza się w 3,8 sekundy, prędkość maksymalna 325 km na godzinę, zużycie paliwa niestety duże, 19 litrów na 100 km, a jeżeli chodzi o spalanie w mieście, to aż 30 litrów na 100 km. Przedostatnie auto tego zestawienia to Maserati Gran Turismo. Jest to samochód sportowy produkowany przez włoską firmę Maserati od 2007 roku. Pojazd po raz pierwszy zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych, oczywiście znów w Genewie w 2007 roku. Do napędu użyto silników V8, a napęd przekazywany jest na koła tylne. Gran Turismo dzieli wiele podzespołów z Ferrari 599 GTB, a od 2010 roku produkowana jest także wersja kabriolet pod nazwą Gran Cabrio.
Gran Turismo to silnik 4.2, moc 405 koni mechanicznych, moment obrotowy 460 Nm, prędkość maksymalna 285 km na godzinę. Występuje również Gran Turismo S. Jest to wzmocniona wersja, zaprezentowana w 2008 roku. Zastosowano w niej silnik V8 o pojemności 4.7. Ostatnim autem tego zestawienia jest Ford Mustang. Istnieje niewielka szansa, że w tym aucie ktoś pomyśli, że jesteście milionerami. Niemniej taka szansa oczywiście jest, ale w mojej opinii niewielka. Nawet jeżeli wybierzemy nowego Forda Mustanga z 2018 roku, który kosztuje mniej więcej 200 tysięcy złotych w przyzwoitej konfiguracji. Ford Mustang to amerykański samochód osobowy typu Pony Car, produkowany od 1964 roku. Jest to amerykańska odpowiedź na produkowane w Europie sportowe wozy GT. Pierwszy egzemplarz zaprezentowano w 1964 roku. Produkcję pojazdu zaczęto 9 marca od białego kabrioletu z czarnymi elementami wystroju. Z myślą o europejskich klientach zaprojektowano czterocylindrowy silnik o pojemności 2,3 litra EcoBoost wyposażony w turbosprężarkę i wdryzg bezpośredni. Motor rozwija 309 koni mechanicznych, a moment obrotowy to 407 Nm. W ofercie znajduje się też zmodernizowany silnik 3.7 V6 o mocy 300 koni mechanicznych oraz silnik V8 o pojemności 5.0 i mocy 421 koni mechanicznych. To wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, które auto Wam najbardziej się podoba. W mojej opinii najlepszym autem tego zestawienia i najładniejszym jest Ford Mustang. Niemniej na pewno mamy różne gusta, podzielcie się swoimi. Tymczasem do usłyszenia.